Witam Was w tym kolejnym odcinku na moim kanale z serii WujKoForma w odcinku 48 najprawdopodobniej dzisiaj sobie pojedziemy wybrać prasę, a raczej Wy wybierzecie sobie tą prasę ja będę Wam mówił numerki pras a Wy sobie wybierzecie, którą prasę chcecie oczywiście a ja ją zakupię oczywiście Eee, wszystkie te prasy są oczywiście podebrane albo pod 60, albo pod zetorka Dlatego tu bierzcie uwagę po to, że będą idealne, nie? Dlatego no, na stracie możecie zostawić hashtag prasy, a przywnę wam serduszko eee, Co jeszcze? Wpaść na grupę na Facebook'en <laughs> Facebook'u eee, Link jest podany w każdym filmiku w opisie ja no zapraszam i do strzelenia subika z łęczkiem, łapeczki w górę będzie mi miło bo jak ja, bym, bo ja bym, jakbym weszedł na twój kanał drogi widzu to bym ci strzelił oczywiście także no będzie mi miło i łapeczkę w górę i dobijajcie te łapki w górę co są pod odcinkiem to będzie naprawdę bardzo ale to bardzo dużo tych odcinków go zapraszam oczywiście Zmienimy sobie tylko No i wyjeżdżamy Trochę mnie tutaj lagi są, ale Przez to, że to jest gospodarka I co ja mam teraz zrobić chyba A nie, przejadę już tędy. O Jezu. Dobra. Jedziemy na sklep inną drogą. Dobra, ja sobie tylko podgłośnię na słuchawkach. No i teraz wajlandy. No i dobra, jedziemy. Hmm. Dzisiaj będzie krótszy odcinek, tego się nie obraźcie. No ale dzisiaj będą tylko same prasy, bo do wybierania albo jeszcze sobie przygotujemy zestaw do tego do prysków. Bo będziemy pryskać oczywiście. Opryski mam, to tam wiecie. Bezproblemowo. Eee, będzie wykonywana regulacja teraz. A po dwa tygodnie później będzie wykonywane nawozy na wiosnę. Nic nie jedzie. Można jechać. O, jakiś zatorek chyba stoi. Zaraz zobaczymy. O Jezu. Oni też mają cienniki w ofercie. Tutaj mamy te prasy też, żeby tutaj tak stanąć i nie paskudzić. No i tak, mamy tu prasy przeróżne. I przeróżne, wielkie, małe, zielone, czerwoną. Nawet mamy taką wyblaknięty, jak to chce. Różne są, ale może zacznijmy sobie od pierwszej takiej prasy takiej podstawowej na która jest czyli od Sipmy jest to Sipma Classic e, PS 1221 i co ona ma tu w wyposażeniu no e, jak to, komputerek potem, bo tutaj na stronie jest oczywiście na stronie patrzę obecnie, bo mi dano z tymi prasami, co tu stoją. Jest ona wyposażona w komputer. Oczywiście. Hmm. Tutaj się wkłada tego sznurek lub siatkę. Lub sam sznurek, nie wiem, no co to w ogóle jest. No, ma światła, podbierak, jak podbierak. Przewody hydrauliczne. To trójkąt dostrzegawczy jakieś tam naklejki, że 12 na godzinę z nią się jeździ chyba po polu, tak, albo po drodze też, nie wiem czy to dobrze mówię, koła eleganckie, patrzcie ile bieżnika, patrzcie, kurwa bieżnik to kapitalny, nie, i to do belek jak wypada, nie, no, że się nie rozleciała, bo czasami tak jest, jest ona wyposażona w... Stopkę z kółkiem, a nie na podporze, co jest według mnie najlepszym pomysłem, i w razie co da się ją łatwo przesunąć. Także to jest pierwsza prasa i napiszcie hashtag 1, a będzie ta prasa, oczywiście, na gospodarstwie. Przechodzimy do drugiej prasy. Też jest to SIPMA. No co, ona też jest wyposażona w komputer, jak tamta. Jest to dokładnie SIBMA Pharma Z279 przez 1. Eee, w sumie to podstawowe to samo co tamta prasa ma. To jest to samo w sumie, tylko wiecie to, to bardziej taka nowoczesna. To, to, to taka starsza prasa, nie? Starszy model, o. No ale to wszystko to samo koła nawet te same ma dlatego no. jeśli chcecie drugą prasę napiszcie w, w komentarzu hashtag 2 a będzie ta czerwona sipma przejdźmy dalej teraz mamy tu zieloną sipmę jest to ten sam model co ta czerwona e... a dobra myślałem, że ona ma w ogóle na stopce jak tamte, a to zaraz ma wszystko tak. To jest to samo co ta czerwona, także no, tu Jenny rozszurał się piszcie w hashtag 3, a będzie ta zielona SIPMA. Przechodząc teraz coś innego niż tylko same SIPMy będzie teraz prasa MC Hale, dobrze chyba to czytam F550 i co już jest ona wyposażona? Może sobie wejdźmy, ile się da. O, e, tutaj można sobie zobaczyć: jest tu już siatka. E, oczywiście, do wszystkich prac dostajemy od razu sznurek, czy tam siatkę, w gratisie. Dwa, dwa sznurki, dwie rolki sznurków, można powiedzieć. To tak w gratisie, nie? To jest na stopce, ona jest taka mała, bo ta prasa wiecie, ona ma zaczep bardzo nisko, więc nie jest potrzebny jakiś dźwięk, wiadomo, jako wielka takie coś, bezproblemowe, jest to dobrze zrobione, nie ma co narzekać, przewody hydrauliczne ona ma teraz odkręcone, bo ona jest postawiona jako, wiecie, jako tylko wystawa, eee, no. To jest wystawa tylko. Eee, to tam było wyprowadzone z garażów, bo oni mają tam za tym, wiecie, oni tu są dealerami, To jest tylko wystawa. Tego nie da się po prostu kupić. Oni ci dają inny, nowy model, nie? To jest ich wystawowy model, oczywiście. No co, jak tutaj na zawlece regulowany podbiera. Nie, czekaj, co to jest. To jest podbieracz, czy. Kółko. Kółko chyba. Tak, kółko. Ale to kółko służy do regulacji wysokości podbieraka. Eee. Eee, tutaj widzę. Koła już chyba ma inne. Ona ma inne koła. Nie, chyba te same ma, albo nie, szersze są. Szersze chyba. Ty. Nie, są takie same chyba ale ta ma większe takie same tylko, że ta ma ta ma większe, a ta ma mniejsze trochę, znaczy te prasy, nie go no, ale to to już jest prasa nie do zetora raczej bo nie wiadomo czy Ursus by sobie poradził z nią, spróbujemy nie, jak to mówię, spróbujemy też ma taki o, ale to wiecie już taki o na sprężynach a te tutaj nie mają w ogóle sprężyn o tylko tak po prostu a na sprężynie już co według mnie też może być dobrym pomysłem, że to się wygina na sprężynie światła, o, takie trójkąciki ma no i co tu więcej powiedzieć o tej prasie dała się otworzyć w ogóle? nie da się? dobra no naklejki, jak to naklejki nie? podbierak ładnie zabudowany Kółka takie eleganckie z przodu, lepsze niż tu, według mnie. Takie gumowe. O. Ale wiecie, tylko że zaś gorzej będzie znaleźć takie kółka gdzieś nowe, bo wiecie, to jest już jednak gumo, guma. A wiecie, guma to guma. No. I sobie może na barierce nie stanąć. i Nawet jak pasażer chce tutaj być, to może sobie tu raczej być. No tylko że zaś będzie miał gorzej ze zejściem. Bo wiecie, jak tu zacznie to pracować, to wiecie, zaś może mu to się wbić w nogę. No tylko tutaj lepiej nie schodzić jak to jest włączone. No ale to wiecie. I teraz jak chcecie tą prasę MCHL, to piszcie hashtag 4, Ja przynajmniej serduszko. A za ten czas oczywiście możecie strzelić suba słonecznie paczkę w górę. Yy. Będzie motywowało mnie to do dalszego nagrywania odcinków dla was. Eee, dlatego no polecam. Tego nie wiem teraz czy animacja wam się wyświetliła, jak coś to potem przepraszam. A teraz przechodzimy już do ostatniej naszej prasy w tym odcinku. Jest to prasa e, Krone, ed, e, Krone, War, ed, Krone Edition e, Wario Pack. No i co ta prasa ma? Przewody hydrauliczne, komputer eee, W przekonaniu do tych pras Ta w się, dostaje wałek WOM oczywiście No tutaj niestety trzeba do tych czterech pras dokupić już Wiecie Swój wałek Osobno, ale spokojnie w tym sklepie to się dostanie Wałek WOM Dlatego na no, coś nie martwcie mm, Tutaj nie jest siatka Oznaczenia, jakieś ostrzeżenia, że tam czegoś nie wolno. Wiecie, że nie wolno e, wchodzić do środka, że nie wolno tu podbieraka dotykać w czasie pracy. Oczywiście ma kółeczka. E, nie co, eleganckie kółka kurde. Eee, za chwilę pojedziemy sobie i zapytamy się takiego goska, czy mogę wziąć sobie ten ciągnik i sprawdzić, jak to chodzi. Nie No. ma koguta z tyłu mat o. Tylko według mnie trochę taki koror, taki trochę średni, wolałbym raczej te 4 niż jeśli to... Ale ta ma chociaż zaczep do owiarki. A, a owiarki też nie mam, dlatego będę musiał kupić, ale to dopiero tak na drugi pokaz No i nóżko oczywiście, ale to już jest. To już jest totalne według mnie badzie w te nóżka. Wolę jednak w takiej wersji. Albo już taką nóżkę, chociaż nie podoba mi się, ale... Dobra. Zapytamy się Goska, czy mogę posłyszyć ja tu jest. Biuro obsługi czy sklep? Puk-puk. Puk, 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 puk Co tam? No ja bym chciał, panie, przetestować te prasy, jak chodzą i czy mógłbym wziąć ciągnik i po prostu podczepić te prasy i chcę potestować, jak działają. No jasne, jasne, masz tu kluczyki. O, dzięki. Tylko tam nie wyjeżdżaj z tymi prasami nie kradni. Dobra, dobra. No, Gostek nam pożyczył kluczyki do Zatora fortery HD eee, Też 16V 130 HD O, ono ma O, elegancka Francja Kurwa mać ja pierdolę, bo się mojego poloneza skasuje. Nie no, dobra ja nie szaleję jednak Bieg mi się wrzucił przez przypadek, dobra, ale to mój auto. Tylko szkoda, że... a w sumie w uderzyło Chyba nie muszę być, o dobra I komputer jak trzeba przeprowadzić przez szybę, dobra, wiem, jest. Tak działa ta. Dobra, nie działa puszę, bo tu beton jest. <ścoughs> Ty, ale kapitalnie, nie? Ty, ale ja nie dostaję w ogóle tego. No niego to nie jest wzanie dobre. Wyłączymy. No i dobra. A jak ten system jest zrobiony? Aha, dobra, taki sposób. Mhm. Może kiedyś w przyszłości się dorobię takiego. Jak... Jeszcze trzeba cofnąć. To to, w sumie to samo, według mnie. A, to samo. Tak samo działa. W następnym odcinku już będzie kupno do jakiejś prasy, ale to już że ja serio zdecydować, nie? To jest to samo, nie? Dobra. Po co w ogóle podpinałam to samo? One je, te slipy będą, nieważne tylko kolorem się różnią tak teoretycznie. A wałka wą nie A to jak działa? nie wiadomo nie podchodzić za blisko a tutaj jest takie coś aha i tu się kręci hopa a i siatkę podaje Do. No to No co odstawimy to równo no i dobra dobra trochę im tak ustawiamy dziwowato, jak mają no i dobra, polecam 6 suba z łączniem paczkę w górę oczywiście mas to nic nie ma żałuję, a ja będę miał chociaż suba nie? jeszcze chyba czegoś, zapomniałem, co? A ta prasa w ogóle jest abszuta, nie? Lecz nie chcę prasować. No jez mi ratarka zaświecimy, ale. Nie da się nadwęży jakiś zaczepić. No bez wałka to na pewno będzie chodziło. Przechodzimy. Wałek wam. Nie wiem, zepsuta chyba jest jakaś. Ta, ten model jest zepsuty, nie? Tak, szczerze. To tak nie wiem, czy wam polecę. Spróbuję, żeby. zepsuta prasa, nie? A ja się czy to w ogóle jest wystawowe, czy nie wystawowe. Czy takie już kupię po prostu. Ale możecie, oczywiście, zostawić hashtag 5 dla tej ostatniej prasy. No i dobra, jeszcze ja dowiadam tego obostkę. Puk, puk. O, klucześ, oddajesz, nie? O, no, masz. Ty, a właśnie, a propos tych prac, bo ta krona nie działa, nie? Włączyłem warych wom, a ta prasa w ogóle nie zaczęła tego, nie? No jak to? To chodź zobaczymy. No patrz, coś tu może być nie tak, chyba, nie? Dlatego, a te prasy w ogóle są wystawowe, czy takie już jak kupię, to z, to z tego coś dostanę. Tak, z tego, z tego co już tutaj stoi. Tutaj wybierzesz, nie wiem, tą SIP mę zieloną, taką tą już dostajesz, nie? Aha to tam widzowie wiecie co? To tak tą piątą prasę to możecie zostawić w spokoju. Lepiej tam zdecydujcie się nad tymi prasami. No ale wiecie. Coś ten model jest taki, wiecie. Nie, nie chciałbym tej No to na tymi czteroma się zastanówcie. Dobra, ja tam zadzwonię do serwisu, żeby to jakieś naprawili, nie? No dobra, dobra. teraz ja żegnam. Nowa. No, nowa. No, no. Dobra, to wstępnie mamy dogadane. eee no ta ostatnia coś nie chciała ja działać, dlatego tego widzę, ale no wiecie. Lepiej jej nie polecam, nie? Na pewno jej nie kupię. Kurwa, kapitalnym polonezem się jadę. Teraz jest taki czas przygotowawczy. No dlatego no. No i rura, kurwa. A nie, kurde, bo jeszcze ten Ursus idzie do tego, do mechanika przecież To gdzie? Bo będzie tur zakładany do niego Także wiecie Euroramka będzie zakładana Oczywiście Będą dwie inwestycje obecnie na tym na razie. A kiszonkę też się tam mamy, na miał z tej kukurydzy, tego. No No to co? Ja będę się żegnał do kolejnego odcinka i naura. I wybierzcie oczywiście to co powiedziałem, czyli hashtag 1 od hashtag 1 do 5, nie? I wybieracie ze prasy, nie? Dlatego ja będę się żegnał do kolejnego odcinka i naura.